Centrum Kultury i grupa teatralna Tomy, która zaprezentuje dzisiaj podczas dzisiejszych wydarzeń Karolina Szymczak i Oliwia Perlicja. Delegacja Sołectwa Jaracz składa wieniec dożynkowy gospodarzom dożynek, władzom samorządowym i duchowieństwu gminy Rogoźno. Wieniec teraz zostanie zaprezentowany gościom dożynek i następnie odłożony tutaj na stół. Kolejny wieniec składa sołectwo Boguniewo. Sołtysem jest pani Marta Strzykała. Wieniec składają Marta Strzykała, sołtys, Barbara Koczorowska i Grażyna Jóźwiak. Sołectwo Boguniewo liczy 273 mieszkańców. Natomiast Jaracz, wcześniejszy 349 mieszkańców, również z wsią Rożnowice. Sołectwo Boguniewo. Kolejna delegacja reprezentuje sołectwo Budziszewko. Sołtysem jest pan Zbigniew Nowak. Wieś liczy 398 mieszkańców. Wieniec składają Zbigniew Nowak sołtys, Marek Szymaś i Rafał Nogaj. Wieniec odbiera burmistrz Roman Szuberski. Wieniec zostaje zaprezentowany również gościom dzisiejszych dożynek. Kolejne sołectwo to sołectwo Garbatka. Sołtysem jest pan Krzysztof Nikodem. Wieś liczy 290 mieszkańców. W skład delegacji wchodzi Krzysztof Nikodem, sołtys Patrycja Grzechowiak i Joanna Grzechowiak. Formuła tych wieńców dożynkowych w tym roku jest bardzo różnorodna. Zresztą sami państwo możecie to zobaczyć, przyglądając się w tej chwili wieńcom prezentowanym gospodarzom dożynek i gościom. Kolejne sołectwo, za chwileczkę podejdzie sołectwo Gościejewo. Sołectwo liczy 716 mieszkańców. Sołtysem jest Ludwik Skibiński. W skład delegacji wieńcowej wchodzi Ludwik Skibiński, Aleksandra Koplin, Waldemar Kowalski i Sławomir Rybak. Delegacja zbliżyła się do gospodarzy dzisiejszych dożynek. Przypomnę, Roman Szuberski, burmistrz Rogoźna, przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie Henryk Janus, sołtys sołectwa Jaracz Bartosz Perlicjan i przedstawiciele duchowieństwa ksiądz kanonik Eugeniusz Liga i ksiądz prałat Jarosław Zimny. Kolejna delegacja reprezentuje sołectwo Karolewo. Sołtysem jest pan Robert Kita. Liczba mieszkańców to 165. Wieniec składają Robert Kita i Dawid Janowicz. Kolejna delegacja zbliża się z wieńcem. Jest to delegacja sołectwa Kaziopole. Sołtysem jest pan Błażej Boks. Łączna liczba mieszkańców to 426. Wieniec składają Błażej Boks i Hubert Nowak. Wieniec w tej chwili jest prezentowany gościom. Kolejna delegacja to sołectwo Laskowo. Sołtysem jest pan Daniel Gracz. Wieś liczy 53 mieszkańców, a w skład delegacji wieńcowej wchodzą Daniel Gracz, Bartosz Szejner i Tomasz Ratajszczak. Przypomnę, sołectwa w kolejności alfabetycznej prezentują wieńce. Pierwszym był Jaracz jako gospodarz dzisiejszych dożynek i jest to również wieniec gminny. Kolejna delegacja. Zapraszamy sołectwo Nienawiść. Sołtysem jest pani Krystyna Pysa. W sołectwie mieszka 87 osób. Wieniec składają Krystyna Pysa sołtys, Danuta Grzechowiak i Wojciech Wypyszczak. Zostaje
zaprezentowane w tej chwili gościom dzisiejszych dożynek. I na honorowym miejscu przed ołtarzem. Kolejne sołectwo to sołectwo Owcze Głowy. Sołtysem jest pani Krystyna Gromanowska, która wchodzi w skład delegacji. Obok niej Weronika Skibińska, Dominik Małachowski i Szymon Skrzypkowiak. Sołectwo liczy 477 mieszkańców. Kolejna delegacja reprezentuje sołectwo Owieczki. Sołtysem jest pan Władysław Stefański, który wchodzi w skład delegacji. Oprócz niego wieniec składają Teresa Proch i Dariusz Proch. W sołectwie mieszkają 202 osoby. Zapraszamy z wieńcem dożynkowym sołectwo Parkowo. Sołtysem jest pani Justyna Bartol-Baszczyńska. Tym zasięgiem sołectwo obejmuje również wieś Józefinowo. Łącznie liczy 1192 mieszkańców. W skład delegacji wchodzi Justyna Bartol-Baszczyńska, Michał Lis i Jamrus Grzegorz. Kolejna delegacja to sołectwo Pruśce. Sołtysem jest pan Henryk Jaraś. Sołectwo obejmuje swym zasięgiem również wsie Biniewo, Marlewo, Sierniki i Stare. Łącznie liczy 808 mieszkańców. W skład delegacji wchodzi Joanna Kubisz, Artur Karaś i Małgorzata Karaś. Kolejna delegacja reprezentuje sołectwo Pruśce. Ruda, przepraszam, sołectwo Ruda. Sołtysem jest pani Anna Hedeszyńska. Swym zasięgiem obejmuje miejscowości Ruda, Nowy Młyn i Żołęci. Sołectwo liczy 336 mieszkańców. W skład delegacji wchodzi Anna Hedeszyńska, Julia Hedeszyńska, Klaudia Hedeszyńska, Paulina Rosół i Filip Krolczy. Kolejna delegacja reprezentuje sołectwo Słomowo. Sołtysem jest pan Kazimierz Krakowiak. W skład delegacji wchodzi Anna Wolniewicz i Adam Słomiński. Łącznie zamieszkuje 240 osób. Sołectwo obejmuje również wieś Szczytno. Kolejna delegacja reprezentuje sołectwo Studzieniec. Sołtysem jest pani Ewa Wysocka. Sołectwo obejmuje również wsie Międzylesie i jest położone przy drodze rogoźno budowana Goślina. Łącznie liczy 557 mieszkańców. W skład delegacji wchodzi sołtys Ewa Wysocka, Irena Drzewiecka, Urszula Krzyśka i Elżbieta Wójtowicz. Kolejna delegacja reprezentuje sołectwo Tarnowo. Sołtysem jest pani Elżbieta Świtniewska. W skład delegacji wchodzi sołtys Elżbieta Świtniewska, Marek Promiński, Dominika Klar i Ewelina Grodzka. Sołectwo liczy 347 mieszkańców. Plony również zbierają ogrody działkowe działające na terenie gminy Rogoźno. I tak, pierwsza delegacja to jest rodzinny ogród działkowy Czerwony Mak w Rogoźnie. Prezesem jest pan Ryszard Pawlak. W skład delegacji wchodzi Ryszard Pawlak, Adam Jan Fundamencki, Andrzej Bejma i Iwona Bejma. Są to plony z działek. Kolejna delegacja reprezentuje rodzinny ogród działkowy imienia Juliusza Słowackiego w Rogoźnie. Prezesem ogrodu jest pan Jerzy Golon. W skład delegacji oprócz prezesa Jerzego Golona wchodzi Marlena Rucińska i Paweł Ruciński. Kolejna delegacja reprezentuje rodzinny ogród działkowy imienia Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie.
Prezesem ogrodu jest pan Jan Lijewski. Wchodzi w skład delegacji wieńcowej. Oprócz niego wieniec składają Elżbieta Michor i Ryszard Michor. I kolejny ogród działkowy to jest rodzinny ogród działkowy imienia Przemysława w Rogoźnie. Prezesem jest pan Andrzej Skomórski. W skład delegacji wchodzi Aniela Adamska, Grażyna Tysiączna i Krystian Tysiączny. To były wszystkie delegacje wieńcowe. Ja poproszę teraz, zanim ostatni wieniec. I za chwileczkę tutaj przy ołtarzu na scenie zostanie odprawiona uroczysta msza święta dożynkowa z okazji gminnych dożynek Jaracz 2016. Pragnę powitać wszystkich przedstawicieli samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, rolników, drogich braci rolników, hodowców, tych, którzy uprawiają ogródki działkowe, przydomowe, zorganizowane na tej dorocznej uroczystości plonów, uroczystości dziękczynienia. Daje z pewnością każdemu z nas wiele do myślenia. Bo dziś możemy zadać sobie pytanie, co sprawia, że rolnicy przywiązują tak dużą wagę do dziękczynienia za plony. Mieszkańcy i goście, otwierając uroczystości dożynkowe, chciałbym gorąco i serdecznie powitać wszystkich przybyłych na dzisiejsze gminne święto plonów, święto dziękczynienia i radości. Thank you.
zaprosimy starostów do Żynek. Ten chleb przygotowany z widowiska żniw, które były przeznaczone dla starostów dzisiejszych do Żynek. Członkowie grupy przekazują w tej chwili chleb. Chleb i ten powędruje za chwileczkę w ręce gospodarza dzisiejszych dożynek, burmistrza Rogoźna, pana Romana Szuberskiego. Panie burmistrzu, prosimy przyjąć ten chleb jako dar wszystkich rolników z naszej gminy Rogoźno. Dzielić wszystkich tutaj mieszkańców, gości, żeby dla wszystkich starczyło. Bardzo panie. Dziękuję za ten wspaniały kochany chleba. Czekam, że będę starał się podzielić. Dziękuję bardzo wszystkim rolnikom. Burmistrz teraz zacznie kroić ten chleb. Przypominam, że ten chleb musi starczyć do przyszłych zbiorów do września 2017 roku. Trzeba go ładnie, sprawiedliwie podzielić. Burmistrz wykazuje się, myślę, że sprawą. W tej chwili pokroi na drobne i zostanie rozczęstowany wśród gości. W krojeniu chleba za chwileczkę burmistrzowi pomoże starościna tegorocznych dożynek. Przypomnę, jest nie pani Wanda Grządzielewska. Obok stoi starosta, pan Adam Myrkowski. Już za chwileczkę. Teraz w prawne ręce pani starościny kroją chleb. I raz, oczywiście to znaczy.
bardzo głośno. Nieszczęśliwego, białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Biały misz, dla dziewczyny, którą kocham i będę kochał wciąż. Jest już z innym, a ja kocham i będę kochał wciąż. Hej dziewczyno, spójrz na misia, aha, on przypomni chłopca ci. Thank you.
wspomnienie. Na stronie zostawi on szat. Kto nie tańczy, ten polewa, tylko się nie gniewa. I tańcz, mała, tańcz, nie zasypiaj. To wakacyjna noc, ja mam wino, ciepły głos. Prowadźmy dziś nowy zwyczaj. Kto nie tańczy, ten polewa, tylko się nie gniewa. Już! Dobra! Nie pogryzę cię, tak piękny dzień, może poznamy się. Bezpośrednie krzyczy do mnie wciąż, podrywaj mnie jako mąż i nie mąż. Aj, 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 o, jako mąż i nie mąż. Tańcz, mała, tańcz, nie zasypiaj. To wakacyjna noc, ja mam wino, ciepły kos. Prowadźmy dziś nowy zwyczaj. Kto nie tańczy, ten polewa, tylko się nie gniewa. I tańcz, mała, tańcz, nie zasypiaj. To wakacyjna noc, ja mam wino, ciepły kos. Prowadźmy dziś nowy zwyczaj. Kto nie tańczy, ten polewa, tylko się nie gniewa. Już, już. Jak to mówią? Nie spać, nie spiętać, tak! Bomba, taka się słowa, która wygląda jak gwiazda od Hollywood, więc mówię shake, 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 mała, hej, 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 do rana, ruszaj się ciało, to jest to. A ja wciąż bomba, taka się słowa, która wygląda jak gwiazda od Hollywood, więc mówię shake, 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 mała, hej, 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 do rana, ruszaj się ciało, to jest to. Jak gwiazda to Hollywood, więc mówię shake, 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 mała, hej, 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 do rana, ruszaj się ciałem, to jest to.